widać. Tutaj mają Państwo okienko czatu, dzięki któremu możemy się komunikować. Więc jeżeli mnie słychać i widać, to bym prosiła o informację właśnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Więc jeżeli mnie widać i słychać, to proszę napisać tak, słychać, o, wszystko ok. Więc mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą. Ok. Dobrze. Gdyby się coś psuło, nie było mnie słuchać, to też można tutaj przez czat informować mnie. Jeszcze raz Państwa witam na webinarium. Będziemy mówić o pracy metodą projektu. Mam dla Państwa prezentację, będę też o niektórych rzeczach jakoś bardziej opowiadać. Mam też filmiki, pytania do Państwa, więc mam nadzieję, że nie będziemy się nudzić i tutaj przez godzinę uda nam się przeprowadzić to webinarium i też może Państwo się dowiedzą czegoś nowego, albo ja od Państwa. Mam nadzieję, że nagranie, tutaj Pani Agnieszka się pyta, mam nadzieję, że o to, czy będzie opublikowane nagranie i mam nadzieję, że ono będzie opublikowane. Przy poprzednich webinariach niestety przy jednym się wszystko zacięło i było mnie tylko słychać i widać, przy drugim się nie nagrywało, to się nagrywa i mam zamiar je opublikować, więc mam nadzieję, że wszystko się uda i jakoś się nie będzie zacinało. Dobrze, więc jeżeli coś będzie nie tak, nie będzie słychać, czy jeżeli będą jakieś pytania, to mogą Państwo pisać właśnie w tym okienku czatu. Ja będę się starała tutaj spoglądać i też odpowiadać. Mogą też Państwo pomiędzy sobą rozmawiać, jeżeli tutaj jakieś tematy będą właśnie ciekawe do wymiany. Na końcu też webinarium będzie jeszcze czas na zadawanie pytań, więc jeżeli teraz Państwo nie będą mieli pytań w czasie prezentacji, to czy mogą być pytania na końcu i też wszystkie pytania dodatkowe też proszę je zostawić na koniec. I chciałabym zaprezentować plan webinarium, plan naszego dzisiejszego spotkania. Zaczniemy od tego, co to jest w ogóle projekt uczniowski i po co się go robi. Potem przejdziemy do tematu motywacji, roli opiekuna i roli członków klubu czytelniczego. Będziemy mówić też o kontrakcie, o harmonogramie i podziale zadań. Później o takich przerywnikach, o energizerach, o sojusznikach w projekcie, o prezentacji projektu, o podsumowaniu działań klubu czytelniczego i tak jak mówiłam, na końcu będzie czas na zadawanie pytań. Dobrze. W takim razie chciałabym przejść do pierwszej części. Pierwsza część dotyczy projektu uczniowskiego. I takie pytanie pomocnicze zadałam, co to i po co. I chciałabym zacząć od zadania Państwu też pytania, żeby się zorientować, ile osób wie, co to jest metoda projektu, czy Państwo wiedzą, co to jest metoda projektu, co to jest projekt uczniowski. Proszę mi napisać tutaj odpowiedzi na czacie. Czy na przykład stosują Państwo tą metodę w szkole, wiedzą, o co chodzi. Może dla kogoś to jest w ogóle nowe pojęcie, więc bardzo proszę o odpowiedzi na czacie, to zobaczymy, jak to tutaj wygląda w tej grupie. Tutaj pani Olga zna metodę projektu, pani Katarzyna stosuje, pani Ewa zna, tak. Czyli tutaj większość osób wie, o co chodzi. I chciałam się jeszcze zapytać, takie drugie pytanie, ile osób pracuje metodą projektu nie tylko w szkole, ale też właśnie w klubie czytelniczym. Czy to też się przenosi właśnie na klub czytelniczy, czy ta praca jest taka jakoś opracowana, czy to jest projekt, czy to jest bardziej takie luźne spotkania. Też proszę napisać, to od razu będziemy wiedzieć. Pani Sława w klubie tego nie stosowała. W klubie nie.
Pani Magdalena też. Raczej luźne spotkania. Dobrze, rozumiem. Bo ja bym chciała właśnie zachęcić Państwa do troszkę zmiany tych luźnych spotkań na. Nie, że zastosuję. Więc chciałabym zachęcić Państwa do takiego zorganizowania większego tej pracy w klubie czytelniczym, bo chciałabym, żeby członkostwo w klubie czytelniczym wiązało się nie tylko z zabawą, czytaniem, spotkaniami z dziećmi, z zabawą z nimi, ale także z planowaniem działań. I także z planowaniem tego, co jest potrzebne na dane spotkanie, z przygotowywaniem z takim harmonogramem. I tutaj, w zależności od możliwości państwa, możliwości dzieci, bo wiem, że też są kluby ze szkół podstawowych, gimnazjum i liceum, więc chciałabym, żeby państwo dostosowali do poziomu dzieci te aktywności, które można im przekazać. Wiem, że tutaj będzie to rozróżnienie, ale jednak część warto przekazać. A dlaczego tak się na tym, dlaczego w ogóle taki temat, dlaczego tak się przy tym, można powiedzieć, upieram? Ano dlatego, że my w fundacji pracujemy właśnie z grupami i jakoś tak propagujemy metodę projektu, bo uważam, że jest ona bardzo pomocna i też wiele daje uczniom, młodzieży. I chciałabym właśnie, żeby młodzież z klubu czytelniczego przejęła trochę tą odpowiedzialność za działanie klubu. To też im pozwoli nauczyć się wywiązywania z obowiązków na czas, w danym miejscu. Myślę, że tutaj też praca w grupie będzie lepsza, integracja grupy i także to poczucie sprawczości, samodzielności, tego, że się czegoś dokonało, bo tutaj opiekun będzie miał tą rolę tylko wspierającą. I także może pomoże to w ustaleniu celu działań, ponieważ młodzież będzie brała udział w takim ustalaniu tego, po co działa w klubie, po co to robi. I tak na początek chciałabym zaproponować obejrzenie takiego filmiku, który powstał w fundacji w ramach innego programu, w ramach programu Młody Obywatel i jest dostosowany tutaj do tego programu, ale myślę, że też wyjaśnia wiele takich elementów, które powinny się znaleźć w projekcie uczniowskim. I teraz tutaj wyświetlę właśnie filmik, jak zrealizować projekt edukacyjny. Myślę, że to tak podsumuje jakieś to, co Państwo już wiedzą i może się Państwo czegoś więcej dowiedzą. Realizując projekt edukacyjny, pamiętajcie o pięciu ważnych krokach. Krok pierwszy. Wybierzcie temat, którym chcecie się zająć. Może to być na przykład reportaż o ciekawej sąsiadce. Krok drugi. Określcie cel waszego projektu. Odpowiedzcie na pytania. Czego chcielibyście się nauczyć? Co chcielibyście zrozumieć? Krok trzeci. Spiszcie plan pracy grupy i rozdzielcie zadania. To jest czas na działanie. Krok czwarty. Pokażcie innym efekty Waszej pracy. Na prezentację zaproście wszystkie osoby zaangażowane w projekt. Krok piąty. Spotkajcie się i podsumujcie. Porozmawiajcie o tym, z czego jesteście zadowoleni i co warto poprawić. Dowiedz się więcej na www. młodyobywatel.co.org.pl. To był taki krótki filmik podsumowujący wszystkie te elementy, a też mam dla Państwa grafikę, która pojawiła się na stronie Poczytajmy na początku roku szkolnego. I to jest taki projekt w pigułce, najważniejsze elementy, które powinny się znaleźć właśnie w projekcie klubu czytelniczego.
Czyli tak, opiekun i członkowie klubu czytelniczego tworzą zespół, który wspólnie podejmuje wszystkie decyzje. Klub czytelniczy tworzy harmonogram i dzieli zadania do wykonania pomiędzy swoich członków. Klub nawiązuje współpracę z instytucjami, samorządami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi czy przedsiębiorcami. Dzięki temu młodzież poznaje nowe osoby, a klub zyskuje niezbędną pomoc. Potem klub czytelniczy organizuje wydarzenie czytelnicze, które angażuje okolicznych mieszkańców. To jest taka propozycja, ale może się coś uda na wiosnę zorganizować. Na koniec roku szkolnego klub podsumowuje swoją pracę, członkowie oceniają, czego się nauczyli, co udało im się osiągnąć. Opiekun klubu chwali młodzież za wykonaną pracę i wskazuje elementy, które można poprawić w przyszłości. I to jest taki projekt w pigułce. Państwo też dostaną ode mnie później tą prezentację i też te właśnie grafiki, które będą, i też jeszcze skanem dodatkowych materiałów, więc to wszystko będzie. To też jest dostępne na stronie internetowej, ale mam nadzieję, że właśnie taki projekt w pigułce jakoś tak pomoże to podsumować. I jeżeli już wiemy, jakie są elementy projektu uczniowskiego i po co on mniej więcej, do czego on ma nam służyć, to chciałabym przejść do motywacji. Nie wiem, czy Państwo mają problemy z motywacją. Więc chciałabym się właśnie zapytać, czy to jest problem w klubach czytelniczych? Proszę napisać na czacie, czy właśnie coś takiego się pojawia, czy na przykład z upływem czasu, kiedy już te działania trwają, młodzież jest mniej chętna do współpracy, jakoś się nudzi tym projektem, czy samym klubem, tutaj działaniem. Bo wiem, że w innych ramach, które realizujemy w fundacji, pojawia się taki problem właśnie, więc też chciałabym zaproponować jakieś ćwiczenia z tym związane, albo jakieś takie wskazówki, które też zebrałam na podstawie naszych doświadczeń właśnie fundacyjnych z innych programów. Tutaj pani Agnieszka nie ma problemów. Poczytajmy, nie ma. Rozumiem, to się cieszę. Tutaj pani Katarzyna też bardzo chętnie uczniowie realizują. Najlepszy projekt w szkole, o to bardzo się cieszę, że tak jest. Chętnie realizują uczniowie. Czyli ogólnie nie ma problemu z motywacją, wręcz przeciwnie, motywacja cały czas jest, ale może coś takiego, co zaproponuję, przyda się, gdyby się pojawiły jakieś problemy, albo też jakoś tak jeszcze bardziej zachęci do działania. Albo też uświadomię motywy dzieci czy młodzieży. Chciałabym zaproponować takie ćwiczenie, które się nazywa kwiatek motywacji. To taka moja grafika. Ale proponuję zrobić to z młodzieżą czy dziećmi na wieczarcie, czy na odwrocie starego plakatu. Taki narysować kwiatek, tak jak rysują dzieci, środek i płatki. Płatki, które na siebie nachodzą. I siadamy w kółku i rozmawiamy najpierw z jedną osobą, na przykład po prawej stronie, w parach. Tak, nie słychać. Mimo że zaraz będzie lepsze połączenie i będzie mnie lepiej słychać, bo pani Ewa ma problemy. Można spróbować zresetować internet. Więc zaraz może wrócę. Już wracam do Państwa. Mam nadzieję, że będzie wszystko słychać. No, jeżeli tutaj nie, no to będzie potem to nagranie, to też, ale wracam właśnie do motywacji. Dobrze, tutaj widzę, że jest słychać. Dobrze, więc najpierw rozmawiamy w parach, na przykład ze sobą po prawej stronie, i w parach zastanawiamy się,
jakie mamy, właśnie co nas motywuje do działania w klubie. Jeżeli to jest starsze dzieci, jeżeli to jest właśnie młodzież, to można najpierw, żeby każdy sam się zastanowił, wypisał w swojej części tego kwiatka, czyli tutaj, a później w parach, ale można też od razu w parach, bo czasami będzie łatwiej, właśnie ustalić w parach te motywy do działania, niż samemu je wymyślać. I najpierw rozmawiamy z osobą na przykład z prawej strony, a później z lewej. Tutaj trzeba się jakoś dogadać i ustalamy wspólne motywacje, te, które się powtarzają, i wpisujemy je tutaj w tą część wspólną. O tutaj, gdzie płatki kwiatka na siebie nachodzą. A później zamieniamy się i rozmawiamy z osobą z drugiej strony. Na końcu każda para przedstawia swoje motywacje, te, które wpisała właśnie w to miejsce, gdzie nachodzą na siebie płatki. Jeżeli cała grupa się zgadza z tymi motywacjami, to wpisujemy w środek. I tutaj mamy od razu taką stworzoną mapę, rozrysowane motywacje grupy wspólne. Więc jeżeli pojawia się jakiś problem z motywacją, to zawsze można na to spojrzeć, bo można to powiesić taki plakat, jakoś ozdobić i powiesić taki plakat w sali spotkań, czy tutaj w bibliotece szkolnej, i dzięki temu zawsze właśnie wiedzieć, co motywuje młodzież do działania. Oprócz takiego ćwiczenia, proponuję też Państwu kilka takich wskazówek, jak motywować. Warto pamiętać o tym, żeby doceniać młodzież i doceniać nie tylko to, że pracuje w klubie, nie tylko to, że przez cały rok ma, czy przez cały semestr, ale też doceniać na co dzień, pochwalić po spotkaniu, że ktoś dobrze czytał, że ktoś starał się robić zdjęcia, że inna osoba się dobrze bawiła, czy zaproponowała ciekawą zabawę. Promować członków klubu czytelniczego, ich działania w szkole, tutaj przed dziećmi, przed innymi dorosłymi, przed innymi nauczycielami. Właśnie tak też przez to promowanie doceniać. Następnie zarażać optymizmem, czyli zawsze przychodzić na spotkania klubu dobrze nastrojonym, optymistycznie, tak żeby te spotkania były przyjemnością. Tutaj zaraz wrócimy do tego, jak pokazać działania klubu. Dobrze, to do tego pytania pani Agnieszki wrócę. Pozwolić na błędy, czyli pozwolić dzieciom czy młodzieży przejąć odpowiedzialność i też liczyć się z tym, że jakieś rzeczy nie zostaną zrobione do końca, tak jakby Państwo chcieli. Tutaj to jest dla nich nauka i chciałabym, żeby właśnie oni się uczyli na tych swoich błędach, i jeżeli nie wszystko zawsze jest idealnie, to też jest dobrze. Warto unikać rutyny, czyli na przykład zamieniać różne zadania młodzieży. Raz jedna osoba czyta, raz robi notatkę, raz się bawi, raz przygotowuje jakieś elementy potrzebne na spotkanie. Więc tutaj przepraszam, wymieniamy te zadania. Także rozmawiamy z młodzieżą, staramy się utrzymywać kontakt. Też dbamy o atmosferę spotkań poprzez zapytanie się o to, co się u nich działo, jak spędzili dzień, weekend, czy takie luźne rozmowy. A jak pokazać działania klubu, bo wrócę do tego pytania. Myślę, że można zrobić kartkę szkolną, jakąś wystawę na tablicy w szkole, na korytarzu, czy w bibliotece, na stronie szkoły promować. Może na stronie gminy, tutaj też wyjść z tymi działaniami poza, też postarać się nawiązać kontakt z mediami regionalnymi. Więc takie elementy, które mi teraz przychodzą do głowy, ja też się staram teraz właśnie zainteresować
media lokalne działaniami klubu, więc może się uda. Więc jeżeli Państwo jeszcze też będą robić, to na pewno takie dwustronne działanie odniesie skutek. Tak. I tyle mam do powiedzenia w kwestii motywacji. Też widzę, że to nie jest główny problem. I chciałabym przejść trochę do czegoś, co bo widzę, że Pani Urszula nagradza i chwali w bibliotece. Bardzo dobrze. Chciałabym przejść do czegoś, co się wiąże z tym pozwoleniem na błędy młodzieży, czyli do podziału zadań, roli opiekuna i roli członków klubu czytelniczego. I chciałabym zapytać, czy Państwo wiedzą, czy znają, tak potrafią powiedzieć, jaka jest Państwa rola w projekcie, a jaka jest rola czy zadania młodzieży? Czy to jest jakoś ustalone przez klub? Też bym poprosiła o odpowiedzi na czacie. Czy to jest już ustalone, czy to wychodzi samo z siebie, czy jakoś zostało na przykład na pierwszym spotkaniu taki podział przeprowadzony? Więc jeżeli Państwo jakoś wiedzą, jeżeli nie, no to można napisać po prostu, że nie jestem pewien, pewna. Wychodzi na bieżąco, tutaj Pani Agnieszka. Podział na pierwszym spotkaniu. Sami pytają, w rękach dzieci, sami wybierają, same wyczytają drogę. Dobrze, bo chciałabym właśnie zaproponować taki podział i też jakoś tak Państwu przypomnieć, że ten podział powinien być, pomagać, tak, Pani Wanda pisze, że powinien starać się pomagać uczniom jak najbardziej. Pani Urszula doradza, o co chodzi, Pani Jolanta też pomaga. I właśnie chciałam zwrócić na to Państwa uwagę, że rola opiekuna to wprowadzenie w tematykę projektu, pomoc w zaplanowaniu działań, czyli podpowiadanie też o tym, o czym warto pamiętać, doradzanie i pomaganie w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie z trudnościami, pomaganie w kontaktach z sojusznikami, i ułatwienie podsumowania i omówienia efektów. I to jest taka właśnie rola wspierająca i pomagająca opiekuna. Za to członkowie klubu planują działania i dzielą się obowiązkami, realizują plan, oceniają swoją pracę i jej efekty, czyli biorą udział w takim ostatnim spotkaniu, które też proponuję Państwu i zaproponuję jeszcze później pod koniec webinarium takie podsumowujące prace. Pani Olga pisze, że omawia się z wychowawcami klas, do których chodzimy. Też tak można, to jest takie działanie, które opiekun klubu może jak najbardziej wziąć na siebie, też jeżeli właśnie taka jest sytuacja, że to lepiej wtedy wychodzi. Ale tutaj już działania, jak rozumiem, planowanie działań przechodzi w ręce uczniów. I właśnie tutaj, tak jak Pani Magda pisze, pomysły i rozwiązania to już uczniowie. Więc mam nadzieję, że tak jest. I teraz bym chciała przejść też do czegoś, co wspomaga pracę w klubie, pracę metodą projektu, czyli do kontraktu. To jest takie ostatnie z tej części webinarium. I po co nam kontrakt? Kontrakt to jest ustalenie zasad współpracy, spisanie reguł obowiązujących podczas spotkań klubu, takich spotkań przygotowujących spotkania czytelnicze, jak i też już spotkań z dziećmi. Takich właśnie zasad, reguł, według których postępujemy. Może być to na przykład zasady podejmowania decyzji, że na przykład większość czy wszyscy muszą się zgodzić. Taki przykładowy kontrakt, to też jest grafika, która pojawiła się na stronie. Tak to wygląda. I tutaj mamy kilka propozycji. Przepraszam, ale jestem trochę przeziębiona i
nie chciałabym stracić głosu. Przepraszam. Więc pani Anna podpisała kontrakt z uczniami już we wrześniu. Bardzo się cieszę. Taki kontrakt, można go spisać, zaczynając od burzy mózgów. Kiedy wszyscy zgłaszają pomysły, jedna osoba zapisuje wszystkie pomysły. Przepraszam. Mam nadzieję, że się uda do końca. Wpisujemy wszystkie pomysły i na końcu głosujemy. Każdy ma na przykład 3 głosy i te przepraszam bardzo. Te pomysły, które dostaną więcej głosów, zostają dopisane w takim kontrakcie końcowym. I każdy się, dziękuję bardzo, mam nadzieję, że wyzdrowieje. I właśnie wszyscy na tym kontrakcie końcowym, na który w zasadzie się zgodzili, się podpisują. Może być to podpis, na przykład odcisk palca, jeżeli to są młodsze dzieci. Przepraszam bardzo. Tak. I dzięki temu wszyscy wyznają zasady, potrafią jakoś się do nich odnieść. Jeżeli chcemy wprowadzić nową zasadę, to wszyscy członkowie muszą się na nią zgodzić. Więc to jest taka ważna zasada. Dobrze, teraz bym chciała przejść jeszcze do harmonogramu. Nie wiem, czy Państwo mają harmonogram, taki większy, czy też właśnie, jakbym wcześniej czytałam, na bieżąco. Państwo spisują jakieś harmonogramy czy pomysły na działania. I po co nam harmonogram? Więc harmonogram jest po to, żeby wszyscy wiedzieli, kiedy jest spotkanie i żeby mogli, żeby byli przygotowani na to spotkanie. Już wracam, wziąłem tabletkę, że mi pomoże, bo nie chciałabym właśnie przerywać. Czyli wiemy, kiedy będziemy przed odwiedzać przedszkole. Czy to jest raz w tygodniu, raz w miesiącu, czy 2 razy w miesiącu. Kiedy i jak często klub się spotyka na takie spotkania wprowadzające, takie przygotowawcze do spotkań z dziećmi. Kiedy będzie jaki temat, jaka lektura, co trzeba przygotować na dane spotkanie i też kto czym się zajmuje. Takie spisujemy najważniejsze rzeczy. Kto czym się zajmuje, czyli na przykład kto robi notatkę, kto będzie robił zdjęcia, kto zbierze wypowiedzi, dzieci, opiekunów. Dzięki temu mamy taką usystematyzowaną pracę. A trzeba pamiętać, że też harmonogram i tak jak kontrakt nie jest sztywnym dokumentem i że może być zmieniany w zależności od tego, jaka jest sytuacja i czy jeżeli nam jakiś termin wypadnie, czy na przykład coś się zmieni, czy postanowimy zmienić lekturę i jednak czytać co innego niż to, co założyliśmy, zawsze możemy zmienić, przekreślić, przesunąć, więc tak dostosować to do nowej sytuacji. I harmonogram można spisać na flipcharcie, czy właśnie na lewej stronie starego plakatu i powiedzieć go w sali, w której spotyka się klub czytelniczy na takie spotkania przygodcze, robocze. A jeżeli to jest już młodzież i właśnie, chociaż teraz dzieci też się posługują komputerami, ale myślę, że tutaj bardziej wywiązywałaby się z tego młodzież, to może być to na przykład harmonogram w dokumencie googlowskim w chmurze i wtedy wszyscy mają do niego dostęp też z domu, nie tylko wisi on w sali, więc młodzież może wejść na stronę, sprawdzić, co się będzie działo, co musi przygotować, czy ja z kolei w czytania,
co trzeba przećwiczyć, więc to może tak ułatwić pracę. Więc zachęcam do stworzenia, jeżeli ktoś nie ma harmonogramu. Tutaj widzę, pani Magda ma harmonogram na pierwsze półrocze, też może tak być, bo pani Agnieszka korzysta z narzędzi googlowskich, więc właśnie pomaga. To się cieszę, że pomaga i że jest pana. Jeżeli ktoś nie ma, to może się właśnie przekona, że warto. A tutaj pani Ewa ma harmonogram do grudnia. Też można harmonogram ustalać na przykład na miesiąc, jeżeli spotkania się odbywają częściej, czy na półrocze. To też tutaj zależy od tego, jak wyglądają, jak często są te spotkania i jak jest wygodniej. Tutaj pani Anna spontanicznie. Termin i czas. Pani Dorota ustala termin i czas i wizyty w przedszkolu. No tutaj można też dopisać właśnie, co będzie, jaki tekst, jakie zabawy. Też można to uzupełniać, nie od razu to wpisać, ale na przykład na dwie spotkanie. O, pani Urszula ma harmonogram, który modyfikuje. Bez harmonogramu nie dałby rady. Pani Agnieszka pisze, to się cieszę, że właśnie jest stosowany i się cieszy, tutaj jest polecany. Na pierwsze półrocze pani Manna ma dobrze. Chciałabym przejść dalej do takiego miłego przerywnika, do energizerów, bo z jednej strony klub czytelniczy to jest zabawa z dziećmi, też te spotkania myślę, że są przyjemnością, ale warto też, żeby klub czytelniczy, żeby tutaj grupa młodzieży czy dzieci była ze sobą jakoś tak zintegrowana, zwarta, żeby się ze sobą dogadywała. Dlatego proponuję takie dwa ćwiczenia na integrację. Takie przerywniki można je stosować na przykład podczas spotkań przygotowawczych. Energizery. Pierwsze ćwiczenie to supeł. Tutaj łapiemy się za ręce, to jest cały opis, też Państwo dostaną po tą prezentację, to będą mogli sobie jeszcze przestudiować i przeczytać na spokojnie. Ale polega to w skrócie na tym, że łapiemy się jakkolwiek za ręce, te ręce są poplątane i naszym zadaniem jest, żeby stanąć w kółku i rozwiązać jak najwięcej tych supłów. Czyli musimy tak zrobić, tak pracować w grupie, w parach, żeby rozwiązać te ręce supły bez puszczania dłoni. I po takiej zabawie, jeżeli się już więcej supłów nie da rozwiązać, bo też niektórzy będą stali tyłem, niektórzy bokiem, niektórzy przodem, to może być różnie. Możemy ze sobą porozmawiać o tym, jak się młodzież czuła podczas, jak każdy się czuł z uczestników podczas rozplątywania. Też wtedy widać, czy ktoś woli pracować indywidualnie, czy w parach, czy w grupie, czy ktoś ma zdolności przywódcze i na przykład weźmie na siebie zarządzanie rozwiązywaniem tego supła. I myślę, że też jest dobra zabawa. A kolejne ćwiczenie to bingo. I tutaj trzeba wcześniej przygotować taką tabelkę. I tutaj wpisujemy różne rzeczy do tabelki. Pani Wiesława zna to ćwiczenie. Wpisujemy, tutaj może być różne, to są takie akurat przykłady, woli herbatę od kawy, mieszka w śródmieściu, nie ma prawa jazdy, ma dwoje dzieci, przebiegł kiedyś 5 km, mieszka od urodzenia w naszym mieście. Ale to mogą być bardzo różne, te dostosowane do wieku dzieci. O, pani Agnieszka stosowała z uczniami, to się cieszę. Więc przygotowujemy dla każdego taką kartkę. Tych kwadracików może być oczywiście więcej. To jest tylko przykład. I chodzimy po sali i pytamy się, właśnie szukamy osób, które na przykład lubią herbatę. I jedną osobę możemy wpisać tylko w jeden kwadracik. Nie można powtarzać osób. Jeżeli ktoś zbierze już wszystkich, krzyczy bingo i wygrywa. I jest to taki sposób na poznanie się, też poznanie się w trochę taki inny sposób, może dowiedzenie się czegoś o sobie, czego dotąd sobie nie wiedzieliśmy. Więc też zachęcam do czegoś takiego, to na pewno zintegruje grupę. Chciałam przejść do
tematu sojuszników. Sojusznicy, kolejny taki temat, ponieważ przechodzimy przez właśnie projekt w takim skrócie godzinnym. Sojusznicy. Sojusznik, to może być wiele osób. Możemy, o wielu osobach możemy powiedzieć, że są naszymi sojusznikami. To może być przedsiębiorca, może być to jakiś sklep, cukiernia, może być to sąsiad, ale też może być to szkoła, rada rodziców, gmina, dzielnica, czy też inni uczniowie, którzy na co dzień nie należą do klubu czytelniczego, czytelniczego. I są to osoby, które angażujemy w nasze działania, które nam pomagają, mogą nam coś dać. Na przykład cukiernia może ufundować jakieś ciastka, nam przekazać na specjalne spotkanie czytelnicze. Przedsiębiorca może nam, czy sklep może nam przekazać materiały papiernicze, które na pewno się zużywają tutaj przy klubu czytelniczego. Ale też warto z takim sojusznikiem współpracować tak długofalowo, czyli na przykład zaprosić potem na to spotkanie, zachęcić do wspólnego czytania na głos. Zaprosić go właśnie, żeby on sam poczytał w przedszkolu, czy tutaj w jakiejś świetlicy dzieciom, żeby zobaczył, na czym to polega, bo wtedy ta współpraca może być bardziej nawiązana na dłużej, można go też zainteresować. Pani Ewa, która nas słyszy, będzie nagranie, to będzie można ten fragment, który pani zgubiła, obejrzeć. Widzę, że pani Anna ma wielu sojuszników, to się cieszę. I właśnie taki sojusznik to jest, nie warto na niego patrzeć jak na osobę, która nam coś daje, tylko na przykład w zamian za umieszczenie nazwy sklepu, ale warto tutaj nawiązać tą taką współpracę na dłużej i też w dwóch polach. I żeby to jakoś tak bardziej wyjaśnić, też bym chciała Państwu zaproponować filmik, który pochodzi z programu Młody Obywatel. Pani wysłała, pisze, że właśnie rodzice dają własne wypieki na spotkania, to się cieszę, ale też można zaprosić rodziców czasami do czytania. Może jakiś fragment, na przykład tutaj dzieci z rodzicami przeczytają wspólnie. Więc chciałabym teraz Państwu pokazać filmik o sojusznikach, który powstał w programie Młody Obywatel. Też to jest temat sportowy, ale myślę, że tak wyjaśnia, jakoś bardziej opisuje, po co nam sojusznicy, tą instytucję sojuszników. Najbardziej znaną imprezą sportową fundacji jest Ride na Autyzm, którego odbyła się ostatnio już 9. edycja. Ride na Autyzm ma w sobie trzy takie główne cele. Pierwszy to jest manifestacja i solidarności z osobami z autyzmem. Drugi to jest zbiórka funduszy na działania Fundacji Synapsis. Trzeci to jest możliwość aktywnego włączenia osób z autyzmem oraz ich rodzin w działania, które podejmujemy. Mechanizm zbierania pieniędzy w ramach rajdu jest bardzo prosty, ponieważ udało nam się pozyskać sponsora, który za każdy przejechany kilometr przez uczestnika rajdu przekazuje określoną kwotę. No i dzięki temu każdy tak naprawdę kilometr jest to takim kilometrem charytatywnym i każdy jakby uczestnik dokłada swoją cegiełkę do takiej zbiórki funduszy. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w rajdzie, może zapisać się poprzez stronę internetową. Każdy uczestnik, który bierze udział w rajdzie, otrzymuje od nas taki pakiet startowy, w którym jest koszulka, a także woda oraz czasami też dorzucamy różne gadżety, które dostajemy od naszych partnerów i sponsorów. Oprócz tego sponsora głównego mamy również liczne grono partnerów, dzięki którym w ogóle możemy zorganizować całe to przedsięwzięcie, ponieważ sami bez pomocy z zewnątrz nie bylibyśmy w stanie zorganizować tak dużej imprezy. Tak naprawdę jakby zabierając się do tego wcześniej, jesteśmy w stanie jakby rozplanować i szukać sojuszników, którzy nam pomogą w organizacji tak dużego przedsięwzięcia. Na przykład nie musimy kupować namiotów, możemy je wypożyczyć, ale może nam uda się pozyskać partnera, który wypożyczy nam je za darmo i wtedy nie będziemy musieli ponosić tego kosztu. Bardzo ważne jest przedstawienie im celu, dlaczego chcemy to robić i dlaczego, jakie korzyści będzie miał dany partner z wzięcia udziału w naszej imprezie.
No, później podczas samej imprezy no, też staramy się, żeby wspominać i pokazywać naszych sponsorów. Możemy ich umieszczać w materiałach promocyjnych, czy na ulotkach, plakatach. Ale także bardzo ważne jest później podziękowanie im po prostu. Nasza impreza jest imprezą rowerową, więc też staramy się i też szukamy miejsc, gdzie możemy po prostu umieścić naszą informację. Czy to będą jakieś fora rowerowe, strony sklepów rowerowych, czy też koła zainteresowań. Jeżeli bierzemy sobie za dzień imprezy, na przykład Dzień Dziecka, kiedy organizowanych jest w naszym mieście bardzo dużo imprez związanych właśnie, dedykowanych dzieciom, no to może się okazać, że na naszą imprezę przyjdzie znacznie mniej osób niż wcześniej sobie zakładaliśmy. Więc trudnością, która się pojawia, no to już samego dnia, no to jest pogoda, na to nie mamy wpływu, ale dobrze się wcześniej przygotować i przygotować sobie właśnie plan B, jeżeli spadnie nam deszcz, no to co wtedy zrobimy. Rzeczą, na którą bardzo trzeba zwrócić uwagę, jest kwestia pozyskiwania zgód na organizację samego przedsięwzięcia. Oczywiście, jeżeli będzie to impreza tylko i wyłącznie na przykład na boisku szkolnym, to może nie będziemy potrzebowali zgody, ale jeżeli tak jak w naszym przypadku wyruszamy w miasto i jest to impreza, która jedziemy po ulicach, no to trzeba już jakby posiadać liczne zgody od zarządu dróg miejskich, od policji na zorganizowanie tego przedsięwzięcia. To, o czym warto jeszcze pamiętać, to bezpieczeństwo naszych uczestników. Czyli jeżeli robimy imprezę, podczas której będzie bardzo dużo osób, no to pamiętajmy o tym, żeby mieć ratownika medycznego, czy też lekarza albo karetkę, która będzie dbać o komfort, jeżeli coś się stanie. Bardzo ważne jest, żebyśmy się wspierali wzajemnie i też jakby cały czas wracali do tego, po co to robimy, bo taką największą satysfakcją i chyba najlepszym momentem jest moment, kiedy w dniu imprezy widzimy morze szczęśliwych ludzi. No i wtedy było wiadomo, że warto było to robić. Przez moment nie widać, bo też wyłączyłam kamerę, żeby Państwo się skupili na filmie. Tutaj, jeżeli nie było słychać filmu, to też będą, tak jak napisałam na czacie, prześlę też te linki do tego filmu w mailu jutro, mailu po webinarium, też z prezentacją, z grafikami, ze wszystkim, więc proszę się nie martwić i też udostępnię właśnie nagranie z tego webinarium. Więc jeżeli coś gdzieś mówił, to to jak najbardziej będzie można jeszcze obejrzeć, bo prześlę. Dobrze, teraz bym chciała przejść do jeszcze listu do sojuszników, bo wiem, że czasami to też jest taką mają Państwo wątpliwość, jeżeli to jest właśnie ktoś bardziej oficjalny, nie ktoś, kogo Państwo znają, to jak najbardziej warto takie oficjalne pismo też wystosować. To jest wzór pisma, to też pochodzi z publikacji, to pochodzi też z publikacji Młodego Obywatela. To jest taki przykładowy list też. Będzie plik z listem, będzie taki skan listu do właśnie też, no tutaj jest w prezentacji, ale myślę, że taki plik z listem też może być jak najbardziej. Też go prześlę. Więc warto taki list wiedzieć, mniej więcej tutaj jest taki wzór, jak to zastosować, dostosować do swoich potrzeb. Kolejny taki nasz po sojusznikach, taki etap właśnie dzisiejszego spotkania, to prezentacja projektu. Nie wiem, czy Państwo takie coś robią na koniec roku, takie podsumowanie projektu, zaprezentowanie go. To jest taka szansa dla klubu czytelniczego na pokazanie, na powiedzenie, czym się zajmował przez cały rok. Może się osiągnąć, może być to też inspiracja dla innych do działania.
a dla młodzieży, dzieci uczestniczących w spotkaniach klubu czytelniczego, to jest szansa na pochwalenie się swoimi osiągnięciami i dokonaniami. I taka prezentacja może mieć bardzo różną formę. Może być to w zależności od możliwości i w zależności od tego, co Państwo mogą zrobić. Może być to audycja w lokalnym radiu, mogą być to szkolne targi projektów, prezentacja przed klasą, jeżeli tylko część klasy bierze udział w spotkaniach. Może to być też spotkanie w Domu Kultury. Wtedy możemy zaprosić dziadków, mieszkańców, okolicznych sąsiadów. Urszula tak robi, to się cieszę. Gazetka też na dzień otwarty, gazetka ze zdjęciami też jak najbardziej może być. Tutaj też jest pomysł filmu na YouTubie, czy w lokalnej telewizji, może telewizji internetowej. Blog, strona internetowa, to też można prowadzić przez cały rok. Też wystawa, czyli tak trochę jak tutaj właśnie przeczytałam, że Państwo też robią na tablicy. Więc jeżeli ktoś tego nie robi, to zachęcam, bo jest to taka szansa właśnie na pokazanie, że klub istnieje, może ktoś w następnym roku zechce do klubu należeć. Zapoznać się z tymi działaniami i zechce tutaj coś robić. Kolejnym tematem jest podsumowanie działań, bo tutaj z jednej strony to jest prezentacja, ale też warto, żeby klub się spotkał w swoim gronie i porozmawiał o tym, co robił przez cały rok, z czego jest zadowolony, co udało się osiągnąć, na przykład, że odbyło się ileś spotkań, ileś dzieci wzięło udział w tych spotkaniach. Też warto porozmawiać o tym, jak się razem klubowi pracowało, co się podobało, co było trudne, na przykład porozmawiać o atmosferze w grupie, o wywiązywaniu się z terminów. Warto też uświadomić młodzieży, dzieciom, czego się nauczyli, na przykład współpracy w grupie, publicznych wystąpień i też porozmawiać o tym, co zrobiliby inaczej. Może poświęciliby więcej czasu na przygotowania, bo czytaliby książki z podziałem na role. To tylko takie pomysły, które też pod koniec zeszłego roku się pojawiły u Państwa właśnie w relacjach. Warto tak porozmawiać i też dowiedzieć się, bo też są to wskazówki dla nas na przyszłość, jak zmienić pracę klubu. O, pani Jolanta też tak robi, to się cieszę. I takie mam dwa ćwiczenia. Jedno się nazywa refleksja na przyszłość. I refleksja na przyszłość polega na tym, żeby usiąść w kręgu i na tablicy wcześniej albo jedna osoba z tego kręgu wstaje i zapisuje najbardziej w pamięci utkwiło mi. A drugie zdanie, gdybym mógł, mogła zrealizować działanie jeszcze raz, to zmieniłbym, zmieniłabym. Te przykłady, które pokazuję, są z publikacji Młodego Obywatela. Jedne są z publikacji z zeszłego roku, którą można zamówić przez stronę Młodego Obywatela. Drugie są z tegorocznej publikacji, która jest dostępna też w PDF-ie na stronie młodyobywatel.co.org.pl, gdyby ktoś chciał sobie wydrukować, czy mieć tak. Ja też zeskanuję, ale jeżeli by Państwo chcieli, to jak najbardziej można tam sięgnąć. I właśnie na te dwa pytania każdy po kolei odpowiada. Najbardziej w pamięci utkwiło mi i gdybym mógł zrealizować działanie jeszcze raz, to zmieniłbym. Nie każdy musi odpowiedzieć na każde z tych pytań, jeżeli nie chce, ale to pozwala tak podsumować tą pracę i wymienić się jakimiś pomysłami, poglądami. A kolejne ćwiczenie to ewaluacyjne selfie, coś, co może się spodobać młodzieży. Tutaj dzielimy, czy wybieramy jakieś elementy, które realizowaliśmy w czasie projektu. Tutaj akurat jest planowanie, promocja, praca w grupie, diagnoza, współpraca z urzędnikami, urzędniczkami, atmosfera w trakcie dnia otwartego, ponieważ to jest do jednego z młodym obywatelu, ale możemy tutaj spotkania czytelnicze wpisać, możemy czytanie na głos, zabawy z dziećmi, konkursy, czy przygotowanie konkursów i
mówimy, że teraz na przykład robimy selfie na temat planowania i robimy grupowe selfie. Warto te zdjęcia jakoś pisać kolejność, żeby potem, gdy te zdjęcia będziemy oglądać, czy wydrukujemy, czy umieścimy w internecie na stronie, czy będziemy właśnie oglądać w prezentacji, żeby było wiadomo, które zdjęcie jest do którego działania. I wtedy można razem w grupie po takiej sesji zdjęciowej porozmawiać o tym, jakie kto ma miny i jak mu się właśnie w związku z tym, można się domyślić, jak mu się podobał dany etap pracy. Więc myślę, że tutaj to jest taki łatwiejszy sposób, też nie wymaga dużo mówienia, jeżeli ktoś nie chce, jeżeli grupa jest bardziej skryta, a jednocześnie taki nowoczesny, młodzieżowy sposób można podsumować tą pracę i się czegoś dowiedzieć. Cieszę się, że tutaj Wam się podoba ten pomysł. Mam jeszcze ćwiczenie termometr, które Państwo mogą znać. Rysujemy termometry, każdy swój, zaznaczamy na przykład plus 35 i minus 20 i na tą skalę wpisujemy różne działania, tak jak tutaj wcześniej z tym selfie, różne działania projektu, na przykład tematyka projektu, organizacja, podział obowiązków, komunikacja w grupie i zaznaczamy to przy odpowiedniej temperaturze. I każdy zaznacza tam, gdzie chce, na przykład komunikacja 0, a organizacja wydarzenia, jeżeli jakieś było organizowane, plus 10, tematyka plus 35 może, a podział obowiązków minus 5. Dzięki temu też każdy może pokazać swój termometr i powiedzieć na przykład, dlaczego tak wpisał, a nie inaczej. Więc to jest kolejne takie ćwiczenie. Jest, ja Państwu też zeskanuję to i też wyślę w mailu, tak żeby Państwo mogli się spokojnie zapoznać z tym, co tutaj proponuję i też przeczytać tą instrukcję, dostosować ją do swoich tutaj działań, do możliwości grupy. Cieszę się, że tutaj Pani już, Pani Dorota i Pani Wanda będą korzystać. Dobrze. I teraz tak naprawdę ostatni etap dzisiejszego. Dziękuję bardzo, tutaj Pani Anna. Teraz ostatni etap dzisiejszego spotkania, dzisiejszego webinarium to świętowanie. Nie wiem, czy Państwo świętują z klubem czytelniczym, ponieważ przy wcześniejszych webinariach, które już prowadziłam dwa, okazywało się, że jednak kluby tego nie robią, a myślę, że to jest taki też nagroda dla klubu za pracę całoroczną. I to jest taki element, o którym się zapomina. Kończy się pracę, robi się podsumowanie, tutaj prezentację projektu, a tak naprawdę dodaje się dyplomy i koniec. A jednak warto tą grupę zintegrować jeszcze raz. Pani Katarzyna nie świętowała i żałuje, to mam nadzieję, że w tym roku się uda poświętować. Bo warto podkreślić, że klub dokonał czegoś wspaniałego, cały rok pracował i przygotowywał zajęcia, czytał, spotykał się z dziećmi i widzę tutaj Pani Urszula świętuje i jest coś słodkiego, to właśnie o to chodzi, bo to taki sposób na pochwalenie zespołu, na pochwalenie członków klubu i zorganizowanie czegoś dla nich, co jakoś ich scali też na przyszłość, czy na przyszły rok, czy działania będą kontynuowane, czy w ogóle na przyszłość. Też warto pamiętać, że szkoła to jest taki etap w życiu, kiedy się zdobywa przyjaciół i to też to jakoś umożliwiać właśnie poprzez takie zajęcia pozalekcyjne. I taką nagrodą, tym elementem świętowania może być wspólne wyjście do kina, może być jakaś wycieczka. Tutaj wszystko zależy od możliwości. Może być to piknik, może być też właśnie po prostu coś słodkiego, jakiś tort i wspólne spotkanie w klasie. Warto zadbać, żeby to było coś innego niż takie normalne spotkania, coś z elementem niespodzianki dla młodzieży
I też myślę, że tutaj nie trzeba dużo jakiegoś wysiłku, a można wymyślić coś bardzo fajnego właśnie. Czy to piknik, czy to tort niespodzianka, czy to właśnie udekorowanie jakoś dodatkowo sali. Więc mam nadzieję, że będą Państwo teraz pamiętać o tym elemencie, jeżeli ktoś nie świętował i w tym roku się uda i tutaj to działanie w klubie czytelniczym będzie jeszcze tak podkreślone bardziej i będzie można będzie poczuć, że to jest właśnie coś wyjątkowego. I właśnie ostatni z elementów dzisiejszego webinarium, co jeszcze podsumuję, że właśnie przeszliśmy przez to, co to jest projekt uczniowski i po co się go robi. Mówiliśmy o motywacji, o roli opiekuna i roli członków klubu czytelniczego, o kontrakcie, harmonogramie i podziale obowiązków, o energizerach, sojusznikach, o prezentacji projektu, o podsumowaniu działań, w tym o świętowaniu. A teraz bym chciała przejść, jeszcze jest trochę czasu, do pytań. Może Państwo mają jakieś do mnie pytania, tutaj bardzo proszę na czacie, jeżeli są jakieś pytania, to ja będę się starała na nie odpowiedzieć. Też dziękuję za udział w webinarium. I właśnie, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Czy będą kolejne webinaria? Myślę, że tak. Jeszcze nie wiem, jaki temat. Też jeżeli Państwo mają jakieś tematy, to chętnie usłyszę. Też można do mnie pisać w jakichś sprawach. Jeżeli by Państwo mieli pytania, to bardzo zapraszam do kontaktu. Można pisać czy dzwonić. Też na przykład tematami webinarów, jeżeli coś by przyszło do głowy Państwu, to bardzo chętnie. Ja też na przykład myślę, że webinaria dla uczniów. Zastanowię się. Tutaj jest troszkę trudniej, bo trzeba by to zorganizować inaczej, ale jest to pomysł. Myślę, że też coś z tego, z ankiety, którą Państwo wypełniali, wynikało, że coś o tym, żeby jak promować czytelnictwo, więc myślę o tym, żeby kogoś zaprosić do prowadzenia takiego webinarium, ale to jeszcze na razie tylko taki pomysł. Pani Wanda się pyta, czy liczba zespołu może ulec zmianie w ciągu roku? Jak najbardziej, no też to rozumiem, że to jest elastyczne, też nie wszyscy mogą, albo ktoś rezygnuje. To nie jest też sztywna jakaś liczba, która musi być cały czas taka sama, może ulec zmianie. Dziękuję za pozdrowienia od pani Jolanty. Też dziękuję za życzenie zdrowia. Mam nadzieję, że mój kaszel jakoś bardzo nie przeszkadzał. No już nie chciałam odwoływać terminu, a mam nadzieję, że tutaj to nagranie też jakoś wyjdzie, mimo tych chlebowników, ale już pani Urszula, było super. Też się cieszę, że właśnie się podobało. I będę myśleć o kolejnych webinariach, też właśnie dziękuję za życzenia zdrowia i będę też właśnie myśleć o tym, żeby kogoś zaprosić, jakiegoś gościa, który mógłby też Państwu opowiedzieć o czymś dodatkowo. Proszę właśnie o promowaniu czytelnictwa. Więcej kolorowych plakatów, materiałów na stronie Poczytajmy. Będę też o tym myśleć. Konferencja dla uczniów. Tak. Jak najbardziej też tutaj mamy w czerwcu zjazd w Warszawie, ale to tylko kilka osób Poczytajmy, w ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych, ale też by zjazd był ciekawy. Tutaj no fundusze jak przeszkodzi, ale też o tym myślę, żeby zdobyć jakieś dofinansowanie. Bardzo się cieszę, że tutaj pani Magdzie się podobało. Tutaj na ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych w zeszłym roku było chyba 6 zespołów, Spoczytajmy. I też no, o tym będę już pisać na wiosnę, kiedy będziemy robić taką rekrutację. Tutaj się liczy aktywność zespołu i no, to jest tylko 6. W tym roku mam 452 kluby w programie, więc jest to bardzo mało, ale też staram się zdobyć dofinansowanie zewnętrzne, tak żeby móc Państwu jakoś
dodatkowe materiały podesłać, więc. A jeszcze przypomnę Państwu o relacjach. Jeżeli Państwo już o, właśnie mają jakieś, odbywają jakieś spotkania, to zachęcam do przesyłania relacji. Będę właśnie to pytanie teraz. Będę je umieszczać na stronie po kolei, no też staram się przynajmniej jedną relację umieszczać w tygodniu, czasami dwie, że jest ich więcej, albo że jest jakaś, która właśnie przyszła, jest tematycznie związana akurat teraz i potem już, na przykład jest jesienna i już dzisiaj padał śnieg w Warszawie, więc staram się zamieszczać wszystkie relacje, albo przynajmniej wszystkich po kolei, więc tutaj też właśnie 452 kluby, więc proszę o cierpliwość. Też relacje zaczynają się pojawiać w Wiktorze Gimnazjaliście, więc mam nadzieję, że tutaj to będzie się jakoś tak rozkręcać i nie tylko właśnie strona internetowa, ale też tutaj gazety też będą, bo to będzie stała rubryka w Wiktorze Gimnazjaliście najprawdopodobniej, więc mam nadzieję, że te właśnie relacje będą się pokazywać, tylko tutaj proszę zadbać o jakość zdjęć, bo w gazecie to już się liczy. Ale będą się pokazywać i też wszystkie relacje przesłane przez Państwa będą się po kolei pokazywać na stronie internetowej. Czy jeszcze jakieś pytania? Filmowe opowieści jak najbardziej, też przy poprzednim webinarium nauczyciele, opiekunowie pytali się o zimowe tematy, więc jeżeli tutaj będzie relacja właśnie z zimowymi książkami, opowieściami, ćwiczeniami, to jak najbardziej ją umieszczę jak najszybciej, tak żeby to była też inspiracja dla Państwa. Więc jeżeli jeszcze jakieś pytania, to jeszcze proszę zadawać, jeżeli się jakieś pojawią. Też bardzo dziękuję Państwu za udział w tym webinarium, tutaj za aktywny udział. Mam nadzieję, że się Państwo jakoś nie wynudzili, że to podsumowało Państwa wiedzę i że też mój kaszel super nie przeszkadzał. Więc bardzo dziękuję za udział. I czekam tutaj na relacje, czy jakieś pytania jeszcze od Państwa, też mailowo, czy telefonicznie, jak najbardziej można do mnie dzwonić od 9 do 17, czy pisać maile, wtedy odpowiadam. Bardzo dziękuję i w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, to jeszcze kilka osób pisze, więc jeszcze czekam. O, już tu jakieś pytania się pojawiają. Ja jak umieszczam relacje, bo jest pytanie, czy będziemy informowani o umieszczeniu relacji, jak umieszczam relacje danego klubu, to wysyłam maila do opiekuna, więc od razu o tym wie. Może jakiś konkurs. Pomyślę też o konkursie właśnie tutaj w związku z współpracą z wydawnictwem Aga Press, czyli wydawnictwem, które wydaje tutaj kumpla Wiktora, Wiktora Gimnazjalistę, Kogito. Tutaj też właśnie z gazetą razem, z tymi gazetami, z wydawnictwem próbujemy wymyślić jakiś konkurs. Więc ta współpraca trwa i będziemy te konkursy też do poziomu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum dostosowywać, więc jak najbardziej konkurs może właśnie też w tych gazetach, bo to też pozwoli na publikację relacji czy jakichś odpowiedzi konkursowych. Ale jest to też dobry pomysł. To widzę konkurs. Zapamiętam ten pomysł na konkurs. Cieszę się dużym powodzeniem, więc jak najbardziej konkurs też sobie zapiszę. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję Państwu za udział w webinarium. Dodatkowe pytania proszę mailowo czy telefonicznie do mnie kierować. I po prostu życzę Państwu miłego wieczoru i owocnej współpracy z klubami czytelniczymi.